No właśnie, ale mamy w Polsce coś takiego, taki organ, nazywa się to Państwowa Komisja do Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności wobec Małoletnich poniżej lat 15. W pełnym składzie komisja działa od lipca. Jak powinni zachować się w tej sytuacji teraz członkowie tego gremium? Myślę oczywiście o tym w kontekście, i pytam o to w kontekście rewelacji dotyczących kardynała Stanisława Dziwisza. Otóż ta komisja nie będzie zajmować się pedofilią klerykalną. Pedofilia klerykalna to znaczy różne formy wykorzystywania seksualnego osób nieletnich poniżej 18 roku życia przez niektórych kardynałów, arcybiskupów, biskupów, księży i zakonników w Kościele katolickim. Czyny niedozwolone to jest ta granica 18 lat. Natomiast ta komisja państwowa ustawiła tę poprzeczkę na poziomie 15 lat, natomiast znakomita większość przypadków pedofilii klerykalnej to jest ten przedział między 15 a 18 rokiem życia ofiar. W związku z tym komisja państwowa prawie że w ogóle nie będzie zajmować się problemem pedofilii w Kościele. A to bardzo ciekawe, co ksiądz profesor mówi. Myśli ksiądz, że to jest przypadkowe ustawienie tej poprzeczki właśnie w taki sposób? Nie znam intencji, gdy chodzi o polityków czy parlamentarzystów. Natomiast ja się dziwię osobiście dziennikarzom w Polsce, ponieważ tej subtelnej różnicy, gdy chodzi o barierę wieku, nie zauważyło w naszym kraju prawie 100% dziennikarzy. W związku z tym w pewnym sensie to bicie piany medialne w naszym kraju tak naprawdę nie ma większego sensu, bo nie wiemy, o co się spieramy. No, niniejszym pojawiło się to rzetelnie na antenie Wirtualnej Polski z księdza udziałem, za co serdecznie dziękujemy. Co zatem dalej z sytuacją kardynała Stanisława Dziwisza? Czy powinien stanąć przed jakąkolwiek komisją? Może ta watykańska rzeczywiście rozwikła i przyniesie nam pewne odpowiedzi na pytania, które w tej chwili stawiamy. Kardynała może sądzić jedynie papieska bądź watykańska komisja i tylko powołanie tego rodzaju komisji i później opublikowanie rzetelnego, obiektywnego raportu może nam pozwolić dojść do prawdy. No właśnie, i teraz mamy zapowiedź powstania takiej komisji, komisji watykańskiej. Ona będzie skuteczna, zdaniem księdza profesora? Jeśli będzie powołana, to będzie skuteczna, natomiast jeśli nie będzie nacisku opinii publicznej, to taka komisja nie powstanie. Różnie oceniane są, księże profesorze, informacje dotyczące kardynała Stanisława Dziwisza. Widziałem dzisiaj w gazecie Fakt, zdaje się, wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka, który miał powiedzieć, cytuję, że to są ataki i oszczerstwa, których celem jest udaremnienie skutecznej ewangelizacji oraz niszczenie dobrego imienia. Co ksiądz myśli o tych słowach? Owszem, padają jeszcze mocniejsze, ciekawsze sformułowania. Oczywiście to jest pewien absurd, nonsens, ale ten nonsens jest głoszony w Polsce przez dużą część naszego duchowieństwa. Prawie zawsze, jeśli się pojawiają jakieś negatywne informacje dotyczące Kościoła, to jak mantrę powtarza się, że to jest atak na Kościół tak zwanych wiadomych sił. Na razie cały czas rozmawiamy o sytuacji kardynała Stanisława Dziwisza, ale wiadomo, że w tle jest Jan Paweł II. Czy postać kardynała Stanisława Dziwisza szkodzi polskiemu papieżowi? Obecnie jak najbardziej. Niestety, to mówię z dużą przykrością. Od wielu lat mówię o odpowiedzialności otoczenia polskiego Jana Pawła II. Gdy chodzi o ostatni okres pontyfikatu polskiego papieża, zauważmy, że Jan Paweł II od roku 1991 chorował na Parkinsona, później było złamanie stawu biodrowego, było wiele innych powikłań, chorób. W związku z tym tych ostatnich kilka czy kilkanaście lat pontyfikatu to był polski papież schorowany, osłabiony i oczywiście wiele swoich papieskich kompetencji przekazywał swojemu polskiemu otoczeniu. A co ksiądz profesor myśli o doklejaniu w miejscach publicznych, na przykład na nazwach placów czy ulic, takich naklejek sugerujących, że istnieją ofiary Jana Pawła II, plac Jana Pawła II z naklejką ofiar Jana Pawła II?
No oczywiście to jest niewłaściwie naganne, ale takie są emocje społeczne. Mamy obecnie taki, można powiedzieć, moment eskalacji negatywnych emocji, gdy chodzi o Kościół katolicki, gdy chodzi o księży katolickich, gdy chodzi o Jana Pawła II. Ja bym do tego nie przywiązywał większej wagi. Powtarzam, rzecz naganna, ale ona nie ma większego znaczenia.